Co nowego w hodowli? Zmieniło się, zmieniło. Króliki są podzielone po jednym, także mają tutaj swobodę. Nowe karmidła. Zastosowałem pomysł jednego z widzów, któryś z komentarzy. Ktoś właśnie tak zasugerował. No i pomyślałem, czemu nie. Zamówiłem blaszki do pieczenia ciast. Po 3,50 bodajże za sztukę. No przyczepiłem. Przykręciłem to na takiej kawałku łaty. No i sobie fajnie to gryzą króliki. Co prawda testowałem to już, gdy były tu jeszcze 3. Także one głównie tutaj takie szkody poczyniły. Aczkolwiek na pewno gryźć, będzie gryźć sobie jeden. Co prawda w wolniejszym tempie będzie to znikać. No ale niech sobie ściera zęby. Niech to już tak będzie. Na pewno higiena jest większa. Jak widać, strat nie ma praktycznie w ogóle. Aczkolwiek to też ze względu na to, że jest tylko jedna sztuka. Wcześniej były 3, goniły się, miały mniej miejsca. Także takie rozwiązanie. Dzięki kolego za pomysł. Dalej, co tu mamy? Tu mamy 2. Żeby było ich 5 w jednym boksie. Zostały podzielone na 3 i 2 sztuki. Także to są, to jest rodzeństwo. Tak, żeby mieli troszeczkę luźniej. To jest samica z młodymi. 8 sztuk. Bardzo ładne młode. Ta samica daje bardzo ładne mioty. Także była tutaj w tym boksie, bo tam jest jeszcze jeden. Ona była tu w tym. Została przeniesiona do tego. Ponieważ tutaj mama została oddzielona od swoich dzieci. Już wystarczający moment na to. Także radzą sobie. Jest ich 7. Było 8. Niestety było 8. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że było ich 14. Jak się urodziło, ta samica dała 14 młodych. Niestety sutków jest tylko 8. No i 8 przetrwało. 8 przetrwało i nie wiem, może jakieś 3 tygodnie temu padł jeden, czyli jest 7. Takie straty. Aczkolwiek straty się zdarzają. Stąd też królików rodzi się tak dużo. Nie wiem, zobaczymy, czy przypadkiem z tą samicą nie jest coś nie tak, ponieważ ona, to jest jej drugi miot. No i za pierwszym miotem miała 5 bodajże sztuk, bądź 6, już nie pamiętam. Z tym, że 2 były z jednym uchem. Także nie wiem, czy przypadkiem coś nie jest tak. Coś jest nie tak z tą samicą. No zobaczymy, zobaczymy. Co się będzie działo z tym. Tym miotem. Jak to będzie się dalej rozwijać. Dobra, co dzisiaj wchodzi? Dzisiaj wchodzą buraki. Jedne dostały buraki, takie pastewne, a inne dostały marchewkę. O, na przykład tutaj. Także owiec oczywiście, siana trochu. Dzisiaj taki bardziej pochmurny dzień. Także bardziej na sucho. Te, co były tam, zostały przeniesione tu. Tu jest 11 boksów, 11 klatek. Każda zapełniona. Tu jest ciemno, ponieważ to pomieszczenie jest z każdej strony otoczone budynkami. I tu jest bardzo chłodno i bardzo ciemno. No, każdy ma tu po jednym. Czarny to jest tej samicy, o której mówiłem wcześniej, że ma bardzo ładne króliki. Może nie są jakieś rasy dużej, ale są bardzo ładne. Taką równiutką, ładną, świecącą sierść mają. Bardzo mi się podobają. No i każdy, w każdym boksie siedzi po jednym. Tutaj, tutaj. O, tu jest na przykład z jednym uchem, o którym wspominałem wcześniej. No, samiec alfa w środku i w każdym pokoiku.
gość. No i sobie żyją. Tutaj mamy buraczki pastewne, słoma, siano, owies. O, kroję w takie plasterki. Te buraki czyszczę je ładnie z błota. Ewentualnie gdzieś tam jakieś, gdzie są przygnite czy coś. Oczyszczam wszystko przed podaniem. Dafil plastereczki dostają. Owies. Sama natura, bym powiedział. Dobra, tyle. Dzięki. Do następnego. Hej.